Dzień dobry, w moim studiu dzisiaj Małgorzata Jutrzenka, autorka MC Program, międzynarodowy trener ADOS 2, diagnosta ADOS 2, psycholog, superwizor, szkoleniowiec i pedagog specjalny. Gosiu, który z tych tytułów jest dla ciebie najważniejszy? Zawsze jak słucham ich wszystkich po kolei, to się zastanawiam nad tym. Myślę, że psycholog, diagnosta, że to są takie dwa obszary, w których zawodowo czuję się najmocniej i dziś na nich się skupiam głównie. Chociaż też i szkoleniowiec, terapeuta, to są takie dziedziny, w których pracuję na co dzień, w związku z powyższym ciężki wybór. Ale dużo tego i tak zawsze się zawstydzam, dużo, jak słyszę. Ale nie, no to jest akurat powód do dumy, nie do wstydu. 3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością. Powiedz, dlaczego warto obchodzić ten dzień i mówić o tym, że taki dzień istnieje? Dzień Osób z Niepełnosprawnością przypomina nam o tym, że osoby, które funkcjonują nietypowo, w sposób odmienny od większości, są wśród nas, że spotykają się z pewnymi barierami każdego dnia. Jest to taki moment, w którym powinniśmy chwilę się nad tym zastanowić. Zastanowić się nad nami i zastanowić się, co możemy zrobić, żeby ułatwić funkcjonowanie w codziennym życiu właśnie osobom, które z jakiegoś powodu doświadczają jakiegoś ograniczenia. I to jest taki dzień zadumy, ale też refleksji i poszukania rozwiązań, które mogą sprawić, że wszyscy będziemy mogli żyć przyjemnie, skutecznie, efektywnie każdego dnia. Bo trzeba też podkreślić, że osób z niepełnosprawnością jest coraz więcej. To prawda, jest ich coraz więcej i też na przestrzeni życia każdego z nas te statystyki rosną. Dlaczego? Bo na dzisiaj przyglądałam sobie, Eurostat opublikował dane z 2022 roku, czyli nawet świeże. I o ile jeśli chodzi o populację Europejczyków to i osoby w wieku powiedzmy 16-19 lat, to osób, które doświadczają niepełnosprawności jest około 8%. Natomiast w miarę upływu czasu, kiedy dojrzewamy i wręcz starzejemy się, czyli już po 65 roku życia, populacja osób z niepełnosprawnością wynosi o wiele więcej, to jest 52% ponad. Tak? Czyli de facto po 65 roku życia dla każdego z nas połowa ze znajomych będą to osoby, które będą prezentować właśnie jakieś nietypowości czy jakieś ograniczenia związane właśnie i z tym, czego doświadczyli w życiu, ale też ze stanem zdrowia, z chorobami, które doświadczyli, na które zapadli, czy po prostu ze starością, która nadchodzi. Tutaj pewnie niektórzy bardzo mocno się nad tym zastanowią, bo dla większości niepełnosprawność to jest coś widocznego. To są osoby z porażeniem mózgowym, osoby na wózkach. Tak. Tymczasem niepełnosprawność nie jest tylko tą widoczną. Zdecydowanie. Cała masa osób doświadczających nietypowości są osoby, które na pozór wyglądają zupełnie zwyczajnie, nie dysponują jakimiś cechami, nie ma anomaliami, dysmorfią czy trudnościami motorycznymi. Na co dzień pracuję z osobami na spektrum autyzmu, które też są osobami z tej grupy. Nie widać tego na pierwszy rzut oka. Trzeba być wprawnym diagnostą albo mieć po prostu większą już wiedzę na temat cech charakterystycznych osób na spektrum, aby dostrzec właśnie nietypowości w ich funkcjonowaniu. Myślę, że mijając osoby w spektrum autyzmu w autobusie, w sklepie, nie wiemy o tym. Możemy się zastanawiać, dlaczego zachowują się tak czy inaczej, ale nie kojarzymy tego od razu z tą trudnością czy z tym stylem funkcjonowania. Zdarza się tak, że widzimy w sklepie dziecko krzyczące, rzucające się, czasem używające nawet wulgaryzmów wobec rodziców i tak większość patrzy potępiająco na rodziców, krytycznie. Tymczasem
to właśnie mogą być objawy spektrum autyzmu. Tak, zgadza się. Może być tak, że to jest dziecko właśnie na spektrum, u którego nastąpiło z jakiegoś powodu dekompensacja zachowania, tak? Czyli mogło się wydarzyć coś, niekoniecznie to musi być dziecko, które prezentuje takie zachowanie, bo nie dostało autka, cukierka, które stoi, tak, czy cukierka, ale może być tak, że straciło poczucie bezpieczeństwa, że z jakiegoś powodu doświadczyło jakiegoś bardzo nieprzyjemnego odczucia, które wywołało takie zachowanie. Przewidywalność, właśnie przeładowanie sensoryczne mogą powodować, tak, czy brak przewidywalności, jakieś zdarzenie nagłe albo właśnie przeładowanie sensoryczne mogą powodować tego rodzaju zachowania i nie zawsze one są łatwo identyfikowalne. Czasem sam rodzic nie wie, co się wydarzyło takiego, że dziecko nagle zaczęło zachować się tak, a nie inaczej. Ja pamiętam taką historię jednej z mam, która opowiadała o tym, jak w autobusie jechała z dzieckiem. To dziecko bardzo, bardzo przeżywało te transporty publiczne, bo każdy się dotykał. Nigdy nie wiadomo było, z której strony nastąpi uderzenie, bo jak samochód hamuje, skręca, ludzie się po prostu przemieszczają, ocierając o siebie. Dla tego dziecka to było bardzo trudne doświadczenie i aby troszkę złagodzić ten stres, jeżeli tylko taka możliwość była, mama sadzała go po prostu na siedzeniu ze względu na to, żeby ograniczyć te uderzenia czy te otarcia. I wielokrotnie spotykała się z tym, jak zwracano jej uwagę, że to jest bardzo niekulturalne. Dlaczego to dziecko siedzi, a tutaj starsza pani czy inna osoba stoi? Wiadomo, dziecko z autyzmem nie ma napisane na czole, jestem autystykiem, prawda? Proszę uważać, albo nie, mogę się zachować nieco nietypowo. Wygląda normalnie, pozornie, nic nie wskazuje na to, że to jest osoba z niepełnosprawnością, a jednak tak, chociażby takie dopasowanie, jak możliwość siedzenia w określonym miejscu w autobusie, może sprawić, że to dziecko z sukcesem dojdzie do szkoły czy do przedszkola, ale budzi to często kontrowersje właśnie u osób, które nie mają rozeznania w temacie. Myślisz, że ta świadomość na temat spektrum autyzmu zwiększa się w naszym społeczeństwie, czy jednak jest na tym samym poziomie? Zdecydowanie się zwiększa. Ja obserwuję na przestrzeni samego mojego życia zawodowego. Ja pracuję w zawodzie 25 lat i przez ten czas jest ogromny progres, jeśli chodzi o świadomość ludzką. Kiedy ja zaczynałam pracę, o autyzmie nie wiadomo, prawie było nic. Dziś w zasadzie mało kto nie słyszał o autyzmie lub przynajmniej nie kojarzy jakiegoś filmu, tak, albo nie Good Doctora, albo jakiejś innej postaci, czy znanej osoby, która też, o której wiadomo, że ma autyzm. I dzięki temu ta świadomość też pozwala na bardziej, na większą wyrozumiałość w stosunku do osób na spektrum, ale w ogóle też myślę, że ogólnie, jeśli chodzi o niepełnosprawność, jesteśmy coraz bardziej świadomi i coraz więcej też mamy narzędzi, które pozwalają nam kompensować te trudności w przypadku osób z niepełnosprawnością. One dotyczą wszystkiego. Oczywiście w pierwszej kolejności myślimy sobie o wózkach, tak, czy nie wiem, balkonikach do chodzenia, usprawniających przemieszczanie się, nad kulach. Ale de facto tych narzędzi, z których osoby z niepełnosprawnością dziś mogą korzystać, jest o wiele więcej. To są narzędzia do komunikacji, to są tak właśnie nie wiem, różnego rodzaju aplikacje, które można montować na telefonach, tabletach, które umożliwiają osobom niewerbalnym komunikowanie się z otoczeniem. To są aparaty słuchowe, tak? To są, nie wiem, implanty. No szereg mamy możliwości. Okulary, bo przecież wada wzroku też jest jakimś rodzajem niepełnosprawności. Oczywiście, że tak, więc jakby coraz to jest jakby kompensacja właśnie tych odmienności jest dziś o wiele bardziej zaawansowana niż to było jeszcze ileś, nie wiem, 20 lat temu, ale nadal nie jest jeszcze tak zaawansowana, żeby w zupełności zaspokoić potrzeby osób z niepełnosprawnością. Wspomniałaś o metodach komunikacji. Wiemy, że u osób ze spektrum autyzmu ta komunikacja jest trudniejsza. Jakie mamy takie alternatywne metody komunikacji z tymi osobami? Tych metod jest kilka. Ja nawet poszerzę grupę, że tak powiem, nie tylko dla osób na spektrum autyzmu, ale też chociażby dla osób po udarach, dla osób, które z porażeniem mózgowym właśnie, czy dla osób z afazją.
te narzędzia mają szerokie zastosowane naprawdę u bardzo dużej grupy osób, u których aparat artykulacyjny z jakiegoś powodu nie pracuje prawidłowo, albo został uszkodzony, albo właśnie nie ukształtowała się mowa z różnych powodów, też chociażby jakby różnych trudności z pracą umysłu, mózgu. I wracając do pytania, mamy tak. Oczywiście takie najprostsze jak gestykulacja, mam język migowy, tak, ale mam też takie proste systemy gestów, które pozwalają komunikować się z otoczeniem. Jest to trudne, bo gesty nie zawsze znają inne osoby, prawda? Czyli przychodząc do sklepu, jeżeli pokażemy, że chcemy językiem migowym, że chcemy kupić masło i chleb, niekoniecznie pani ekspedientka zrozumie, co do niej mówimy, prawda? Czyli to jest taki język, który jest w środowisku osób, które się nim komunikują, zrozumiały, ale niekoniecznie dla osoby o typowym funkcjonowaniu, która nie ma z tym nic wspólnego. Ale tu naprzeciw wychodzą różne systemy obrazkowe, czy właśnie komunikatory, które można montować na multimediach, które są dostępne, czy właśnie jakieś wokalizery, tak, czy różne systemy, które, gdzie można nagrać wręcz gotowy komunikat werbalny, który można odtwarzać w zależności od okoliczności i dzięki temu komunikować się z otoczeniem. Dziś te możliwości, takich aplikacji jest bardzo dużo. My korzystamy czy z Mówika, czy z Sportmakera, to są aplikacje dostępne, ale też są mnóstwo już i bezpłatnych takich aplikacji, które można kupić sobie, znaczy pobrać tak naprawdę ze sklepu internetowych, które właśnie umożliwiają komunikację za pomocą obrazków, czy właśnie obrazków wspomaganych komunikatem werbalnym. Więc to też jest takim początkowym, popularnym, też na początkowym etapie terapii mowy są na przykład systemy związane z książkami do komunikacji, tam się wręcz wrzepia, one są takie rzepowe, różnego rodzaju obrazki, których może osoba budować, udzielać odpowiedzi, ale nawet budować zdania, wręcz bardzo złożone dialogi prowadzić. Więc coraz więcej jest takich narzędzi, które też i w tym obszarze pozwalają kompensować trudności, dzięki czemu możemy komunikować się ze światem, a to jest niezwykle ważne, bo zobaczcie, kiedy nie możemy mówić, to tak naprawdę nie możemy decydować o sobie. Nie możemy podjąć żadnej decyzji, nie możemy powiedzieć, że zupa pomidorowa, którą codziennie dostajemy, jest niesmaczna albo jest przesolona, tak, i nie jest zgodna z naszymi preferencjami. Jeżeli ma to co z kolei budzi frustrację, złość, zdenerwowanie, a to może doprowadzać do jakichś zachowań, które postrzegamy jako nieakceptowalne czy przekraczające normy społeczne. Dzięki komunikacji prawidłowej, tak, zrozumiałej, możemy naprawdę zwiększyć komfort życia osób z niepełnosprawnością, tutaj w obszarze właśnie mowy, i zapewnić im naprawdę jakby takie komfortowe normalne życie. Funkcjonowanie, tak, po prostu. Tak. Mhm. A co my jako społeczeństwo możemy zrobić, żeby wspomóc pokonywanie tych trudności osobom ze spektrum autyzmu, ale i szerzej osobom z niepełnosprawnością? Ja myślę, że gdyby każdy z nas zastanowił się nad tym, że połowa populacji po 65 roku życia będzie miała jakąś niepełnosprawność, to być może dziś projektując domy, projektując, nie wiem, auta, projektując autobusy, ulice, chodniki. Dokładnie, ale też strony internetowe, książki i wszystkie inne materiały, byśmy byli w stanie wyjść naprzeciw tym zmieniającym się potrzebom. Bo prawda jest taka, że jeżeli my dziś zaczniemy o tym myśleć i będziemy dostosowywać środowisko do potencjalnych trudności, to później, kiedy one następują, nie są takie wielkie. Tak, mając podjazdy na każdy chodnik. Ja pamiętam, kiedy zostałam mamą i z moim dzieciątkiem malutkim postanowiłam wózkiem wyjść na spacer. A no to było 12 lat temu, więc dużo się od tego czasu zmieniło. Natomiast okazało się, że w Płocku mamy prawdziwy tor przeszkód. I z małym dzieckiem nie da się przejść nad Wisłą, bulwarami tutaj naszymi, bo tam są ukryte pułapki, są schodki, nie schodki, bez podjazdów. Nie można pokonać tej trasy w całości. Nie zdawałam sobie z tego sprawy, tak? A tutaj to był etap przejściowy, dziecko podrosło, zmienił się wózek na łatwiejszy w podniesieniu i tak dalej. A mamy do czynienia z osobami, które
przez większość swojego życia będą się musiały przemieszczać, tak, na wspomaganiu, czyli właśnie chociażby za pomocą wózka. Ale wiesz, dla nas problemem już są te wysokie krawężniki, tak, dla mam z dzieckiem, pomimo, że no jakoś możemy to pokonać. A co dopiero mówić o osobom, które się poruszają na wózkach inwalidzkich. Tak? Dokładnie tak, więc myślę, że gdybyśmy słuchali osób z niepełnosprawnością, które będą nam mówić, co stanowi dla nich ograniczenie i rzeczywiście konstruując naszą nową rzeczywistość, uwzględniali te sugestie, to już byśmy zrobili milowy krok, bo oni nam podpowiedzą, ale tak się dzieje, zobaczcie, mamy godziny ciszy w sklepach. Żeby osoby, które się łatwo przeciążają sensorycznie i dźwięki są dla nich ograniczeniem, mogły robić zakupy, prawda? Mamy właśnie seanse filmowe. Filmowe. Mamy, nie wiem, te zapachy, które się pojawiają też w niektórych sklepach, są wyłączane, tak? Dźwięki, obrazy, światła, tak? To wszystko jest przyciszane. Już mamy jeden wielki krok, nawet jeżeli to jest w określonym tam przedziale czasowym, ale umożliwia funkcjonowanie osobom, które tego potrzebują. Mamy właśnie podjazdy. Coraz więcej budynków jest wyposażonych w windy. Tak? To też, kiedyś pamiętam, znam urazu nogi, mieszkałam na 3. piętrze. Okazało się, że do domu nie mogę wejść, bo miałam zagipsowaną nogę. Ja nie umiałam tego zrobić, ponieważ osoba, która być może rodzi się z pewną niepełnosprawnością, na przykład w obszarze motorycznym, ona uczy się jakby strategii zaradczych. Kiedy my jesteśmy zaskoczeni, a przecież niepełnosprawność to też zaskoczenie, czyli wypadek, jakaś kontuzja, nie wiem, złamany kręgosłup, prawda, nie wiem, zgruchotane kości i nagle okazuje się, że osoba, która dotychczas była osobą w pełni sprawną, traci pewne umiejętności, traci pewne możliwości na całe życie i nagle musi się dostosować do tych warunków, dopiero odkrywa, jak to jest skomplikowane i musi nauczyć się tak tego, że nie wiem, żeby dotrzeć do lekarza, potrzebuje wyjść 2 godziny wcześniej, bo musi z wózkiem się przetransportować z domu, dojść na przystanek autobusowy, dojechać na przystanek autobusowy, dostać się do autobusu, z tego autobusu później wysiąść na odpowiednim przystanku i dostać się do przychodni, gdzie jeszcze musi umieć wejść, bo to też nie jest oczywiste. I nagle się okazuje, że to co nam zajmowało 15 minut, zajmuje nam 2 czy 3 godziny. Prawda? Czyli przeorganizowanie wszystkiego musi nastąpić w takich warunkach. Więc myślę, że słuchając osób z niepełnosprawnością najwięcej zyskamy, bo będziemy w stanie przewidzieć, co jest im potrzebne. Oni sami o tym mówią. I dostosować to środowisko, w którym żyjemy, do ich potrzeb po prostu. Wydaje mi się jeszcze, że my jako społeczeństwo powinniśmy być bardziej uwrażliwieni na potrzeby tych osób. Bo często jest tak, że jest niebieska koperta do parkowania, podjadę, bo jest szeroka, bliżej. Jest tych miejsc dużo i nikt nie stoi, nie? A my w ogóle się kompletnie nie zastanawiamy nad tym. Kiedyś była taka akcja w Płocku, czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu? Tak. Zresztą bardzo fajna, samą mnie o refleksję przyprawiła. Jak zobaczyłam ten napis, to zastanowiłam się, że to dobry punkt, bo zdecydowanie powinniśmy o tym myśleć, powinniśmy stawiać się w tej sytuacji, w której stawiają się właśnie, w której są, żyją, istnieją osoby właśnie, które z jakiegoś powodu doświadczyły jakichś ograniczeń i powinniśmy wychodzić temu naprzeciw. I zwłaszcza, że każdy z nas będzie kiedyś starszy, będzie miał jakieś ograniczenia ruchowe, wzrokowe, słuchowe. Oczywiście. Tego się nie da uniknąć po prostu. Taka jest natura. Oczywiście, że tak i powinniśmy być na to przygotowani i już powinniśmy o tym myśleć, bo za chwilę te 65 lat szybko zleci i będziemy musieli się zmierzyć z tymi wyzwaniami, które dla niektórych osób od urodzenia tak stanowią wyzwanie, a my, połowa z nas będzie też się z nimi zmagać. Za chwilkę czas płynie. Czyli apelujemy o wrażliwość, empatię. A do wszystkich, którzy mają na to jakiś wpływ, myślcie o tym, żeby ułatwić życie ludziom z niepełnosprawnościami. Dokładnie tak. Nie tylko 3 grudnia. Nie tylko, każdego dnia. Dziękuję bardzo Ci za rozmowę. W moim studiu gościła Małgorzata Jutrzenka. Dziękuję pięknie i mam nadzieję do usłyszenia. Oczywiście.